Jeżeli ten materiał Ci się podoba i chcesz, aby kanał się rozwijał, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Siedziałem przy biurku, patrząc na komputer i surfując po internecie. Wiem, że do Halloween są w zasadzie jeszcze 2 miesiące, ale nadal lepiej po prostu mieć wszystko wcześniej. Jako że lubię zakupy na eBayu i Etsy, wiesz, wspieram małe firmy, to po spędzeniu jakichś 20 minut na tym pierwszym i nie znalezieniu niczego, co by mi się podobało, zacząłem przeglądać Etsy. Pierwszą rzeczą, jaką wpisałem w pasek wyszukiwania, były przerażające maski i czekałem na wyniki. Przewinąłem nieco w dół, po czym natknąłem się na profil ze zdjęciem, które rozpoznałem. Należało ono do artysty, którego bardzo lubiłem. Kliknąłem na nie i obserwowałem, jak mój ekran przechodzi na profil sprzedawcy. Zakładając, że nazywa się Brandon Gunner, prawdopodobnie był mężczyzną. Spojrzałem na jego zakładkę o mnie, gdzie było napisane, że wykonuje maski oraz rekwizyty. Zacząłem dogłębnie przeczesywać jego profil. Nikt go nie obserwował, ani on sam również tego nie robił. Zakładka z jego ulubionymi sklepami była publiczna, więc i tam postanowiłem zajrzeć. Jak się okazało, jedyną rzeczą, która tam była, to market sprzedający noże. Brandon Gunner miał 2 kolekcje własnych produktów. Jedna była oznaczona jako maski, a druga rekwizyty. Kliknąłem na pozycję maski i przewijałem w dół. Wszystkie z nich wyglądały jak ludzkie i zwierzęce twarze. Wszystkie wykonane zaskakującymi szczegółami. W przeciwieństwie do ludzkich, te zwierzęce wydawały się sprawiać wrażenie rozciągniętych. Szczerze mówiąc, trochę mnie to przerażało, jak bardzo realistyczne one były. Jakby rzeczywiście były ściągnięte ze zwierzęcia. Po chwili wybrałem jedną z masek. Taką, która wydawała się być twarzą mężczyzny o szorstkiej, kremowej skórze i bliźnie ciągnącej się wzdłuż policzka. Oprawiona w piegi porozrzucane po twarzy i lekki zarost. Ponownie dbałość o szczegóły była niesamowita. Idealnie nadawała się na kostium, który miałem w głowie. Migiem wyciągnąłem kartę kredytową z szuflady i kupiłem maskę. Kiedy oficjalnie potwierdziłem zamówienie, nie spodziewałem się, że dostanę wiadomość od Brandona. Brandon Gunner. Dzięki za zakup. Jesteś moim pierwszym kupującym. Ja. Nie ma problemu. Potrzebowałem tylko maski na Halloween i twoja wyglądała całkiem fajnie. Brandon Gunner. Dorzucę ci kilka dodatkowych smakołyków. Może kilka rekwizytów. I zwierzęcą maskę, bo byłeś bardzo miły. Ja. Naprawdę nie musisz. Powinieneś je sprzedać. Brandon Gunner. Nie potrzebuję ich. Zajmują tylko miejsce w moim mieszkaniu. O tym już nie odpisałem. Czekałem z niecierpliwością, aż moja paczka nadejdzie w następny poniedziałek. Pudełko było większe niż się spodziewałem. Zwykły karton. Bez żadnych naklejek ani napisów. Co było trochę dziwne, ale wiedziałem, że musiało to być moje zamówienie. Nie spodziewałem się zresztą niczego innego. Natomiast jeszcze bardziej dziwny był zapach dochodzący z paczki. Wyczułem go jeszcze przed otwarciem. Wydawał się zgniły i kwaśny. Próbowałem oddychać przez usta, ale kiedy poczułem to na języku, to natychmiast je zamknąłem. Usiadłem na kanapie. Położyłem ją na swoich kolanach i sięgnąłem po nóż, który następnie wbiłem w taśmę. Mój współlokator podszedł do mnie od tyłu, chwytając dłonią o oparcie. Hej, co tam masz? Spojrzał na mnie. Przeciągnąłem nożem przez resztę taśmy i otworzyłem pudełko. A nic, kilka rzeczy, które zamówiłem na Halloween. Maska, którą pierwotnie zamówiłem, była na samym wierzchu wszystkiego innego. Żadna z rzeczy nie była owinięta czy zabezpieczona. Po prostu leniwie leżały na sobie. Pod tą ludzką, którą zamówiłem, leżała również kocia.
Było to dość łatwe do zauważenia dzięki pomarańczowemu umaszczeniu futra. Podniosłem ludzką maskę i zacząłem się jej przyglądać. W policzkach były nitki łączące się z twarzą, co prawdopodobnie było po to, abym mógł ją założyć i nosić tak jak normalną, zwykłą maskę. Przejechałem dłońmi po policzkach i natychmiast je cofnąłem. W dotyku były niczym prawdziwa skóra, niczym moja. Ale dziwactwo, powiedział Jayden, pochylając się nad kanapą. Przecież widzę, odpowiedziałem, odwracając głowę w jego kierunku. Jego usta wykrzywiły się w grymasie. Zmarszczył brwi. To wygląda strasznie prawdziwie. Co tam jeszcze jest? Masz rekwizyty? Sięgnął przez moje ramię i wyciągnął coś z pudełka, po czym szybko to upuścił. Bleh! Cofnął rękę i wytarł ją o kanapę. Z czego to jest zrobione? Stary, nie mam pojęcia. Dziwne, prawda? Chwyciłem maskę i pomachałem nią żartobliwie przed twarzą Jaydena, otrzymując w zamian głośny jęk i przewracanie oczami. Odepchnął moją rękę i spojrzał na mnie z poważnym wzrokiem. To śmierdzi jak gówno, naprawdę zamierzasz to nosić? No, po prostu wytrę czy coś. Odłożyłem maskę z powrotem do pudełka i zamknąłem je. Nie wiem, co zrobię z tymi wszystkimi przypadkowymi częściami ciała. Po prostu trzymaj to z daleka ode mnie, okej? I na miłość boską, błagam cię, zabierz to już do swojego pokoju, zanim wszystko prześmierdnie tym odorem. Zawołał Jayden, idąc do kuchni. Powinienem po prostu postawić ten karton w twoim pokoju. Już suchnie trawką i potem. Powiedziałem mu, wstając z pudełkiem w ramionach. Ej, nieprawda! Nieważne. Wymamrotałem, idąc do swojego pokoju. Włożyłem pudełko do szafy na górną półkę nad ubraniami. Naprawdę miałem nadzieję, że nie zaśmierdnie jej ani moich ciuchów. Podszedłem do łóżka i usiadłem na nim, aby nieco odpocząć. Wyciągnąłem telefon, sprawdzając powiadomienia i zauważyłem, że lokalna aplikacja informacyjna, którą subskrybowałem, opublikowała nowy artykuł. Nagłówek głosił: martwy człowiek znaleziony w parku. Policja twierdzi, że to najbardziej makabryczna rzecz, jaką kiedykolwiek widzieli. O 6:22 nad ranem policja odebrała telefon od kobiety biegającej w parku. Po przybyciu funkcjonariuszy twierdziła, że zauważyła nogę wystającą z krzaków i poszła sprawdzić, czy ktoś nie potrzebuje pomocy. Odkryła, że noga była oderwana od ciała, co skłoniło ją do wezwania policji. Na początku myślałam, że to może jakiś rekwizyt, który ktoś tam zostawił, żeby wystraszyć ludzi. Ale zapach był tak strasznie nieprzyjemny i wyglądała tak realnie. Powiedziała. Policja przeszukała park i znalazła martwego kota oraz mężczyznę. Brakowało mu nogi pasującej do tej, na którą natrafiła kobieta. Funkcjonariusze nie znaleźli u kota obroży ani twarzy. Obecnie tożsamość mężczyzny nie jest znana, ponieważ jego ciało również zostało pozbawione twarzy oraz ręki. Śledztwo będzie kontynuowane, a kobieta zostanie przesłuchana, podobnie jak inni potencjalni podejrzani. Pisali więcej, ale nie uważałem za konieczne publikowanie wszystkiego. Tak samo jak nie podaję nazwy parku, ponieważ nie uważałem tego za dobry pomysł, aby podawać lokalizację miejsca znajdującego się tak blisko mojego miejsca zamieszkania. Wiem, że prawdopodobnie przesadzam. Nawet nie wiem, jak mężczyzna i kot wyglądali. Ale było to tak blisko mojego domu, a maski były tak realne. Ten zbieg okoliczności jest po prostu szalony. Zapach natomiast jest taki nieprzyjemny. Jakby faktycznie coś gniło w tym pudle. Kiedy to piszę, czuję, jak smród wydziera się z szafy i rozprzestrzenia na cały pokój. Naprawdę chciałbym to tak zostawić i po prostu zignorować. Ale nie wiem, czy nie powinienem zanieść tych rzeczy na policję. Na dodatek kilka minut temu dostałem wiadomość od sprzedawcy. Tak jakby wiedział, o czym teraz myślę.
Naprawdę żałuję tych zakupów u niego. Podobały ci się maski? Przepraszam za zapach. Facet, od którego ją dostałem, naprawdę śmierdział. Jeżeli dotarliście do tego momentu, to zachęcam też do obejrzenia moich pozostałych filmów, które właśnie pojawiły się na ekranie. Dodatkowo zostawcie łapkę w górę, komentarz dla zasięgów, no i oczywiście subskrypcję, żeby być na bieżąco. Trzymajcie się ciepło i do następnego. Cześć!